Witam serdecznie. Dzisiaj jest dziewiąty czerwiec, 2022 tysiące rok, czwartek. W niniejszym odczytam skargę do sekretarki pana Boga, numer 1. Jest to moja Osobista relacja z sekretarką Pana Boga, który najprawdopodobniej przebywa w niebie, bo tam być może ma najlepsze miejsce do obserwowania całego stworzenia w całych wszechświatach i galaktykach, a szczególnie planety Ziemia. Z nieba lepiej wszystko widzieć, te bantustany i inne nieciekawe wydarzenia i grzeszników w tych bantustanach. Dlatego uważam, że bardzo dobrze jest porozmawiać sobie w cztery oczy ja i sekretarka Pana Boga. Jeśli oczywiście y, Pan Bóg ma sekretarkę, no bo ktoś tam w tym biurze Pana Boga musi to nadzorować i, i trzymać rękę na pulsie. Przeważnie tak po prostu jest, że to raczej sekretarka tam pilnuje wszystkiego i ma baczenie na wszystko. Uważam, że gdyby Pan Bóg miał sekretarkę, to jego praca byłaby znacznie wydajniejsza, sprawniejsza, szybsza, bardziej bezstresowa, bo sekretarka mogłaby pomóc Panu Bogu w wielu, wielu sytuacjach, być może czasami stresujących, bo różne sytuacja różne sytuacje na wielu planetach i Ziemi się wydarzają, więc jak Pan Bóg jest zajęty, żeby coś tam innego, bardziej poważniejszego robić, no to takie jakieś drobnice małe na tej ziemi, to może sekretarka Pana Boga załatwić łatwo, miło, sprawnie, przyjemnie i nie angażować samego Pana Boga do załatwiania jakiejś tam drobnicy po prostu. I tak dalej. Więc jest to. Moja prywatna rozmowa z sekretarką pana Boga. Tylko tak. Ja i sekretarka pana Boga. A domyślam się, że raczej pan Bóg ma chociaż jedną sekretarkę, która tam dzielnie każdego dnia pomaga. Być może nawet przez 25 godzin na dobę, przez 27 godzin na, na dobę, przez 32 godziny na dobę przez 9 dni w tygodniu, poprzez 34 dni w miesiącu i poprzez 13 miesięcy w roku. Po prostu cały czas ta sekretarka yy, pomaga swojemu szefowi, który jest Panem Bogiem. Droga Pani Sekretarko, Niniejszym chciałem się zwrócić z taką bardzo dla mnie ważną sprawą, że patologiczna, parszywa zmiana, jako organizacja mafijna, przestępcza i mordercza, bo trochę tych ponadplanowych odejść na pewno było od dwóch lat, kiedy mamy popularną chorobę na tej planecie. I ona tam podobno jakieś śmiertelne żniwo zbiera, i tak dalej. Więc dużo nadmiarowych odejść było, szczególnie osób starszych i nie tylko, które przyjęły lub nie przyjęły jakiś preparat około medyczny albo jakąś taką witaminkę, na, na przykład C, witaminkę taką, która mogła być wyprodukowana w roku 19 czyli 2019, to teraz ta witaminka miałaby ile? Drugi albo trzeci rok, to jeszcze na pewno na, na gwarancji byłaby, bo różne leki i witaminy to mają długi okres przydatności do spożycia. Więc droga Pani Sekretarko, współpracowniczko Pana Boga, mamy taką patologię teraz. Tutaj, że już od pięciu lat nie mogę wspierać swoich dzieci, niczego im przekazywać. A tym bardziej, kieszonkowego żadnych prezentów nie mogę kupować. Różnych potrzebnych rzeczy, jak na przykład urządzenia różne domowe potrzebne dzieciom, na przykład rowery elektryczne, lub hulajnogi elektryczne, albo inne pojazdy do sprawnego poruszania się po Wrocławiu i na przykład jakieś takie wypasione komputery lub wypasione laptopy do nauki szkolnej, bo jak teraz dzieci mu siedziały ileś tam lat w domu, to tam musiały w domu się uczyć i przed komputerami lekcje odrabiać. Dlatego, droga pani sekretarko, pana Boga, już piąty rok mam zabronione przez państwo polskie w imieniu najjaśniejszej Rzeczypospolitej, aby wspierać swoje dzieci. Ponieważ jestem nękany uporczywie przez służbistów państwa polskiego już piąty rok od 2017 roku. Przedtem mogłem wszystko dzieciom kupować i nikt mnie zabraniał. A tym bardziej, organizacja przestępcza pod nazwą handlową Państwo Polskie. Ale już od roku 2017 nie mogę tego robić, bo mam zabronione i są na to papiery, pieczątki, parawki, bumagi wszystko jest, że w imieniu państwa polskiego ja czegoś takiego lub innego nie mogę robić w stosunku do, do dzieci. Dlatego uważam to za po prostu galaktyczną patologię, jaka jest w tym kurwidoku sędziowsko- prokuratorskim w tym Wrocławiu, który jest na rubieżach III Rzeczypospolitej, że tam za parszywej zmiany takie przestępstwa i grzechy ciężkie i śmiertelne się dokonują, a to wszystko no, trzeba przypisać parszywej zmianie i organizacjom, które rządzą tym bantustanem, ponieważ takie są fakty. Ale co bardzo ważne, to wszystko zaczęło się od Farszywego, nikczemnego i skundlonego bandyty międzynarodowego, który jest długoletnim pracownikiem korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy, Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Magdalena Kaliszewska, która, znając doskonale, jak działa prawo, a szczególnie prawo w praktyce, wszystkie kruczki prawne i nie tylko, sposób działania organizacji militarnych i przestępczych w mundurkach lub po cywilu, bez mundurków. I dlatego ona idealnie rozeznała się, jak działa system, zna jego. Wady, zalety i sposób działania ustaliła sobie kilka nikczemnych, przestępczych, podłych i grzesznych celów. I jak mówi przysłowie, po trupach do celu, ona osiągnęła to wszystko dzięki znajomości temu, jak działa system, i znajomości swoich kumpel sędzin i prokurwatorek. Czyli to jej znajome sędziny i prokurwatorki przyklepały temu parszywemu i nikczemnemu skundlonemu bandycie sądowemu wszystko, co on chce. To znaczy ten parszywy i skundlony bandyta uzyskał wszystko to, co chciał od sądów i prokuratur wrocławskich. Ponieważ takie są fakty, i myślę, że Pan Bóg w niebie i aniołowie o tym wiedzą i gdzieś to mają zapisane w tych różnych swoich tajemnych księgach, ilość grzechów tego skundlonego, parszywego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, która wysługuje się przestępczymi i mafijnymi organizacjami, jak na przykład państwo polskie. Jego organy siłowe, na przykład milicja obywatelska, sądownictwo, prokuratorie, jakieś tam nie wiadomo gdzie, na Rubieży, na, na Śródmieściu, czy jakoś tam w, w, w pobliżach Śródmieścia. Więc um, chciałem się tym podzielić, że jest naprawdę bardzo wielka patologia sądowniczo-prokuratorska w tym Wrocławiu. I to się dzieje tu i teraz, a nie kiedyś tam za komuny czy jakoś tak. Tu i teraz. Około 2020 roku, czyli od początku, kiedy parszywa zmiana doszła do koryta, to tak się dzieje, że, że będąc pracownikiem sądu, można sobie dowolny wyrok załatwić, i kum, kumpele sędziny i prokuratorki spoko to przyklepią bez. Żadnego zadawania pytań, i tak dalej. Bez żadnych dowodów, kwitów, faktów, bez niczego, po prostu przyklepy i koniec. I tak też się wydarzyło. Dlatego, droga pani sekretarko, pana Boga, proszę to sobie zapisać w kilku miejscach potrzebnych i, i ustalić dla mnie. Ile grzechów ciężkich, lub nawet śmiertelnych, ma na swoim koncie w tym życiu parszywy i skundlony bandyta sądowy, międzynarodowy, Magdalena Kaliszewska? Ponieważ nigdy sobie nie życzyłem, drogi Pani Boże, drogie wszystkie anioły, które tam są do pomocy Pana Boga, droga Pani Sekretarko z tego samego biura Pana Boga. Nigdy sobie nie życzyłem i nie pozwalałem na to, aby jakiś skundlony, parszywy bandyta, wyjątkowo skundlony, jako pracownik sądu, korporacji prywatnej i przestępczej, jednocześnie Magdalena Kaliszewska, aby ona wysługiwała się całą siłą państwa polskiego aby to przestępcze i mafijne skundlone państwo polskie, aby ono nękało mnie uporczywie już piąty rok. Do, dokładnie tak jest, pani sekretarko. Dokładnie tak jak mówię. Skundlone i parszywe państwo polskie już nęka mnie uporczywie na arenie międzynarodowej piąty rok. I nie chcę tego odwołać. Więc niniejszym pragnę się podzielić dzisiaj z panią tą taką dla mnie no, smutną wiadomością, ale to jest prawda, że, że no, nie mogę już od pięciu lat wspierać dzieci, nawet z okazji, załóżmy, Dnia Dziecka. Kieszonkowego, imienin urodzin, Mikołaja Nowego Roku, świąt wielkanocnych, bożonarodzeniowych, i różnych innych sytuacji, i okazji, kiedy przekazuje się dzieciom różne prezenty, podarki, i tak dalej, a nie tylko pod choinkę, więc mamy Dzień dziecka gdzie też dzieci różne prezenty dostają też na przykład na komunię. To jest taki zwyczaj, że jak jest komunia u takiego dziecka, to też tam jakieś prezenty otrzymują takie dzieci. Dlatego drogi Panie Boże, drogi anioły z najbliższego kręgu Pana Boga, droga Pani Sekretarko Pana Boga, Mam nadzieję, że jasno dzisiaj tu i teraz to przekazałem do samego nieba, że parszywa zmiana nęka mnie uporczywie na arenie międzynarodowej już piąty rok z rzędu bez przerwy i uniemożliwia mi w jakikolwiek sposób wspieranie dzieci oraz przekazywania im kieszonkowego. Dlatego prosiłbym sprawdzić różne deklaracje i decyzje, i postanowienia lub inne dokumenty wydane przez Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczące dzieci, praw dzieci, różne konwencje i, i karty praw dziecka i tak dalej. Czyli wszystkie te. Dokumenty międzynarodowe dotyczące dzieci, które Polska podpisała jeszcze jako kraj socjalistyczny. Na przykład, jakieś różne dokumenty były w Genewie podpisywane, w Helsinkach były podpisywane, w Nowym Jorku i w wielu innych miejscach. Dlatego pragnę zauważyć, że wszelkie moje prawa jako suwerena. Świadomej, żywej istoty zostały połamane na dzień dobry, bez zmrużenia oka. Moje prawa obywatelskie, prawa dziecka, prawa podstawowe i prawo Boże. No właśnie. Dro drogi Panie Boże, Twoje prawo też zostało tutaj połamane przez bandytów skundlonych sądowych. Przez stałe Ministerstwo Niesprawiedliwości i Jawnego Bandytyzmu, bo wszyscy moi doradcy uważają, że dokładnie ta nazwa byłaby najlepsza. A warto byłoby ustalić, ile grzechów ciężkich i bardzo ciężkich ma na sumieniu Zbigniew Ziobro, którego nie znam, a który za Sprawy związane z bandytyzmem, przemocą, różnymi mafijnymi układami i, i jawną bandyterką podczas dnia, i przemocą, który jest za to odpowiedzialny, że, że ma być niby lepiej, mają być wszyscy szczęśliwi, żyć bezgrzesznie i tak dalej. A tu się okazuje, że no urzędnicy państwa polskiego, od których wymaga się, aby przestrzegali przykazań Bożych i, i prawa i sprawiedliwości, oni właśnie postępują przeciwnie i zbierają sobie karmę, złe uczynki, grzechy, przestępstwa i poziom skundlenia po prostu rośnie tam. A tak poza tym, droga pani sekretarko, w biurze Pana Boga byłoby fajnie sprawdzić i prześwietlić przy, wszystkie sędziny i prokurwatorki na terenie 3RP, y, czy nie były lub nie są różnymi y, agentami wpływu lub współpracownikami tajnych służb polskich. Lub zagranicznych, ile mają grzechów na swoim uczynku, a szczególnie grzechów ciężkich, albo nawet śmiertelnych. W końcu niczego nie można wykluczyć, bo na Ziemi wszystko y, może się wydarzyć. Nawet będąc funkcjonariuszem Pana Boga lub funkcjonariuszem, albo pracownikiem instytucji świeckiej typu państwo. A tym bardziej, jak mówią przysłowie pod latarnią, najciemniej, czyli właśnie ci, którzy powinni przestrzegać przepisów prawa i tak dalej, to no, łamią prawo i tam się, się nie przejmują za bardzo z tym i to robią jeszcze w biały dzień i w białych rękawiczkach. Dlatego też moralność, etyka jest tutaj bardzo ważna, aby to sprawdzić ile sędziny i prokuratorki gdzieś tam z okolicy Wrocławia na tym Dolnym Śląsku ile one mają za uszami i, i czy powinny być na tych stołkach na których są czy już raczej tam w kolejce do czyśćca już oczekiwać albo mieć taki właśnie bilet od jakiegoś anioła lub od sekretarki Pana Boga wzywający taką sędzinę lub prokurwatorkę na jakąś taką wieczną wizytę medytacyjną, nie wiem, w czyśćcu lub w piekle lub w jakichś takich różnych innych podobnych miejscach. No wiecie, ro, rozumiecie. Tak się kiedyś yy, mówiło. Yy, dlatego też no, uważam, że jest to wyjątkowy skandal i przestępstwo na miarę galaktyczną w całym stworzeniu dokonanym przez Pana Boga, że kilku naprawdę bez mózgu w tym Wrocławiu tak nikczemnie postępuje przeciwko mnie i macza palce, pomagając tej sytuacji, że odebrano mi dzieci wyrzuconą z mieszkania, okradziono mnie i jestem nękany uporczywie przez katolickie państwo polskie. Już piąty rok nieprzerwanie i mam zabronione zgodnie z prawem i bezprawiem, a tym bardziej bezprawiem, aby przekazywać kieszonkowe dzieciom już piąty rok. Dokładnie, czyli już taka właśnie socjalistyczna pięciolatka minęła, kiedy parszywa zmiana, mocno powiązana z osobami, które się często modlą i różne obrzędy re religijne wykonują do takiego czy innego boga, lub takiego czy innego bóstwa, albo takiej czy innej bogini. Że to właśnie się wszystko dzieje tak pod płaszczykiem państwa, mocno związanego z jakąś religią, taką, i, i gdzie te różne przekazania Boże powinny być wykonywane, ale tak no, naprawdę to różnie z tym może być. Dlatego bardzo dziękuję y, pani szacowna sekretarko, pana Boga, oczywiście w niebie. Za wysłuchanie tutaj mojego skromnego głosu yy, z tej planety Ziemia, w którym pragnęłem poinformować Pani Szefa, czyli Pana Boga, najbliższych współpracowników Pana Boga, czyli hierarchię anielską, która codziennie współpracuje z Panem Bogiem i Panią Sekretarkę, o bardzo wysokiej i zinstytucjonalizowanej patologii sądowniczo-prokuratorskiej, a szczególnie tam, w tym Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Przypominam, że było to moje prywatne spotkanie z sekretarką pana Boga. I prosiłbym wszystkie inne istoty o uszanowanie tego i trącanie się, i zrozumienie tego. To było tylko ja i sekretarka.